Cześć, Marek Kościkiewicz. Zapraszam Was na spotkanie, na rozmowę na antenie Info Music. Myślę, że będzie fajnie. Serdecznie zapraszam. Witam Państwa, Michał Bigora i portal infomusic.pl. Zapraszam Państwa na kolejny z naszych wywiadów, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Marek Kościkiewicz, czyli znany i uznany kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, wokalista, producent muzyczny, no słowem człowiek orkiestra. Witaj Marku, miło Cię gościć. Cześć, witam. Tak jak powiedziałam, przedstawiając Ciebie, jesteś przede wszystkim kojarzony jako kompozytor, jako autor tekstów, jako producent, jako generalnie człowiek związany z branżą muzyczną, od tej takiej strony bym powiedział artystycznej i twórczej. Natomiast masz też wiele innych talentów, w których rozwinięciu pewnie pomogło Ci również to, że ukończyłeś Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Projektowałeś plakaty, potem także okładki dla także uznanych artystów. I to, że masz na swoim koncie chociażby logotyp dla zespołu Demono, to nie jest pewnie szczególnie zaskakujące. Natomiast sądzę, że nie każdy wie, że jesteś również autorem ikonicznego logotypu oddziału zamkniętego. Powiedz nam, jak do tego doszło. Tak, to prawda. Kiedy zaczynałem swoją jakby karierę taką muzyczną, w sumie zakładałem, że to będzie raczej poziom taki niezawodowy, a bardziej amatorski. Czyli po prostu spotykałem się z chłopakami, graliśmy jeszcze w liceum, a nawet w szkole podstawowej jakieś pierwsze takie próby były grania na gitarze i zakładania jakichś tam bandów. To kiedy poznałem Jarka Szlagowskiego, który był moim kolegą gdzieś tam ze strony kuzyna, z którym chodził do szkoły. Też troszeczkę sobie muzykowaliśmy w remoncie w takiej sali prób na dole w Rywierze Remont. I mój kolega, kiedy już dostałem się na studia, jeden z moich kolegów zaprosił mnie na Łowicką do udziału w takiej próbie zespołu, który ciekawe, bo grał akurat kawałki Earth, Wind & Fire, czy taki funk amerykański. Okazało się, że taką osobą, która tam tym najwięcej mieszała, to był Krzysztof Jaryczewski. Jeszcze oczywiście dużo czas przed założeniem oddziału zamkniętego. No i tak doszło w sumie do takiego spotkania, kiedy zaprosiłem Krzyśka do nas do remontu. On popisał się umiejętnością grania na gitarze, na perkusji, na basie, no po prostu multiinstrumentalista, osoba niezwykle kolorowa. No i tam chyba właśnie wtedy poznał Jarka i kiedy ja oddałem się naukom plastycznym i studiowaniu na SP, oni założyli oddział zamknięty i dlatego też te kontakty potem zwróciły do mnie w postaci zamówienia na sztrajfę koncertową. Sztrajfa to był koncertowa, to taki plakat w poziomie, który informował o koncertach zespołu. Ja oczywiście już wiedziałem, że ten zespół ma swoją popularność, już zaczął przyciągać publiczność. Zresztą to był taki zespół, który zbudował swoją karierę na fanach, na grupie fanów, która jeździła, głównie pewnie dziewcząt, która jeździła za zespołem. I pomyślałem sobie, że ponieważ to była taka brytyjska, trochę na owe czasy rewolucyjna muzyka, może nie punkowa, ale kontrolowa, rockowa, gdzieś z różnymi odniesieniami do takich zespołów jak Rolling Stones, czy powiedzmy takiego bardziej drapieżnego grania brytyjskiego, więc pomyślałem sobie, że plaka też musi być, czy ten znak, który był na początku tylko częścią plakatu, ma być po prostu taki bardziej ostry i wtedy malowanie na ścianach było dosyć popularne, zresztą też czerwoną farbą znak rozpoznawalny Solidarności namalowany właśnie z pędzla ręką był też bardzo charakterystyczny i pomyślałem sobie, że właśnie tak powinien też wyglądać, że nie powinien być wykreślony, ułożony, tylko jakiś taki bardziej przypominać coś, co ktoś namalował na ścianie, na murze. No i namalowałem farbą ten znak. Jarek prosił, żeby to były dwie litery OZ, więc on też tutaj duże wskazówki dał w kierunku tego, jaki to ma być logotyp. No i to gdzieś zafunkcjonowało, pojawiły się plakaty na mieście, a potem pierwsza okładka zespołu Oddział Zamknięty była ozdobiona tym logotypem. Do tej pory ten logotyp pochodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych w historii polskiej muzyki rockowej. A wspomniany przez Ciebie Jarek Szlagowski, jak wiemy, potem również był chociażby perkusistą Lady Punk, następnie
Był jednym z dyrektorów Universal Music i też z tego co wiem, to byłeś producentem płyty, którą jego córka, czyli Pola Szlagowska, nagrała z zespołem Blok 27. Więc jakoś wasze powiązania cały czas były aktywne również później. Tak, ja z Jarkiem mam kontakt do tej pory. Rozmawiamy często o muzyce, spotykamy się. Jarek jeszcze grał z Nalepą, przypomnę, w takim bluesowym składzie. Miał trzy w Manamie epizod nawet. Słucham? Miał trzy też w Manamie epizod swego czasu. Tak, też miał też taki epizod. I chyba też dlatego, kiedy powstał zespół Blok 27, Jarek się zwrócił do mnie o przygotowanie materiału dla dziewczyn. No i też chętnie się tego podjęliśmy razem z Filipem Siejką. Zabraliśmy się do roboty i myślę, że do tej pory zresztą jakości i tej płyty chyba jest na tyle aktualna, że dobrze się jej słucha teraz. To prawda, ale dość o innych zespołach. Wróćmy do zespołu, który powiedziałem na początku, czyli o zespole Demono. Myślę, że ciągle ci najbliższym. Demono, którego jesteś założycielem, powstało w roku 1984. Na początku zespół funkcjonował pod nazwą po prostu Mono. Powiedz mi, czy to, że zdecydowaliście się dodać przedrostek D do nazwy, wynikało stąd, że w roku 1987 skład się skrystalizował z Andrzejem Krzywym, który od tej pory był wokalistą głównym, z Robertem Chojnackim i z Jackiem Perkowskim. Czy to był taki jakby punkt zwrotny i stąd ta zmiana nazwy na taką pełniejszą? Tak, graliśmy z Piotrkiem Kubiaczykiem i z Darkiem Krupiczem tak totalnie gdzieś amatorsko w różnych domach kultury i to były raczej sporadyczne koncerty. Zagraliśmy też jeden koncert w Hybrydach, który Piotr Nagłowski zresztą opisał bardzo, bardzo sympatycznie, ale z dużą dozą takiego zaufania, co może się wydarzyć w przyszłości, że jak będziemy tam trochę więcej grali, trenowali, to jest ciekawe, no ale na razie to jeszcze jest, to są tylko początki. Zresztą zgadzam się z tą recenzją i dziś. Kiedy tych prób było coraz więcej, postanowiliśmy zarejestrować materiał czy pierwsze piosenki. Udało nam się dostać do Polskiego Radia, gdzie w nocy na dwuśladowym magnetofonie zarejestrowaliśmy jeden z utworów. A potem pamiętam, że najpierw chyba to się zaczęło od tego, że spotkałem się z Jackiem Perkowskim, on wtedy to był chyba już finał zespołu Azyl P. I Perkos przyniósł jakieś nagrania, które miały być takim zalążkiem jego solowej płyty. I tak od słowa do słowa spytałem się, czy może by chciał zagrać z nami na gitarze. Przed najpierw jedną próbę, drugą próbę. I w końcu zaczęliśmy rozmawiać o tym, że no fajnie by było jednak, żeby nadać temu zespołowi bardziej profesjonalny sznyt i do tego dokoptowaliśmy jeszcze właśnie poprzez znajomości Perkoza z Krzywym Andrzeja i ostatnią osobą, która dołączyła do zespołu, to był Robert Chojnacki, który też gdzieś na Łowickiej miał swoich znajomych, a my wtedy też dużo właśnie czasu spędzaliśmy na Łowickiej, gdzie była sala prób i przyszedł na jedną z prób i ten instrument akurat w tych czasach był też instrumentem dosyć popularnym w zespołach rockowych, czy to były zespoły ska, czy to były zespoły jakieś czy australijskie, czy brytyjskie, to ten saksofon zaczął pojawiać się w takich składach rockowych, więc z racji tego, że Robert już też miał jakieś doświadczenia w trochę bardziej profesjonalnym charakterze, przydał nam się i też gdzieś tam w tych aranżacjach jego saksofon stał się ważnym elementem. Już z tymi muzykami w składzie wydaliście swój debiutancki album Kochać Inaczej w roku 89 ze znanym chyba nam wszystkim utworem tytułowym. Zarówno on, jak i kolejny album okazały się wielkimi sukcesami. Dlaczego zatem, skoro byliście, że tak powiem, już zespołem bardzo na naszym rynku rozpoznawalnym, dlaczego po wydaniu drugiego albumu sobie zrobiliście krótką przerwę i zwrócili się do działalności w roku 92? Jeszcze wrócę do tej nazwy, bo do tego przedrostka D, bo to też jest ciekawy wątek i zaraz odpowiem na pytanie. Przedrostek D był, nie ukrywam, takim elementem, który pojawił się, to była sugestia Waltera Chełstowskiego. My nagrywaliśmy pierwsze kilka utworów w CCS-ie. CCS Studio to było jego studio i tam zarejestrowaliśmy też już kolejne, bardziej profesjonalnie nasze piosenki
I Walter, który no, był doświadczonym takim menadżerem i animatorem muzycznym, organizatorem zresztą Jarocina, powiedział, że Mono jest taką nazwą trochę za słabą, czyli zbyt oczywistą, żebyśmy jednak popracowali nad nazwą, bo jest to jedno słowo nie ma takiego dużego działania. No i stąd przyrostek D. Ja nie ukrywam, że niektórzy podejrzewali, że to jest spolszczona wersja słowa the, czyli angielskiego te, aha, tak, a tutaj chodziło o co innego. Ja tworząc logotyp bardziej zasugerowałem się sprawami graficznymi, a ponieważ na studiach jednym z takich pism muzycznych, znaczy nie muzycznych, tylko plastycznych, które stale czytałem, oglądałem, to był design i to słowo design zostało zapożyczone słowa design, czyli i stąd nazwa Demono, czyli jakby czyli projekt Demono, to można w ten sposób ująć i dlatego pojawiła się ten właśnie przedrostek, bo to nie jest ani wersja, w sumie, no nie jest to też wersja francuska, czyli bardziej angielska, ale od słowa design. A wracając do rozstania na jakiś czas, czy rozwiązania zespołu, po pierwszych dwóch płytach, które były nagrywane w studiu Andrzeja Puczyńskiego w Izabelnie, pojechaliśmy na taką dosyć trudną, bo długą trasę koncertową do Stanów Zjednoczonych. To były 2 zimowe miesiące. Pierwszy zagraliśmy Sylwestra w Chicago i potem był cykl koncertów takich sobotnio-niedzielnych w polskich klubach. Drugi miesiąc w lutym to był już pobyt w Nowym Jorku, w klubie w New Jersey, słynnym klubie Świerszcza. I tam zespół, no, troszeczkę już zmęczony sobą, zaczęły się pierwsze jakieś takie, no może trudne ze względu na to, że to był długi czas rzeczywiście spędzony w jednym miejscu. Małe jakieś takie różne animozje, ale głównym powodem, dla którego byłem niezadowolony z tej atmosfery w zespole, było to, że będąc tam w klubie Świerszcza, który był no, przygotowany muzycznie, sprzętowo, do tego, żeby tam ćwiczyć, grać, właściwie nikt nie podjął jakiejś takiej próby, chociaż bardzo, bardzo usilnie prosiłem, żebyśmy jednak mogli tam troszeczkę popracować i nie traktowali tego wyjazdu tylko w kategoriach takich, nie wiem, zarabiania pieniędzy i grania wieczorami w klubach, ale żebyśmy też w ciągu dnia wykorzystali ten czas na ćwiczenie, na rozwijanie się i tak dalej. No i tego nikt nie podchwycił. Ja byłem strasznie zły i po powrocie powiedziałem, że jakby zarzuciłem chłopakom brak ambicji do dalszej pracy, do rozwijania się, do tego, żeby po prostu coraz lepiej grać. Więc dwa powody. Po pierwsze to ten, że no, brakowało tej energii, a drugi to, że byliśmy jednak sobą zbyt długo w jednym miejscu, w jednym mieszkaniu. I pomimo tego, że ja z Jackiem Perkowskim bardzo często z tego New Jersey jednak jeździliśmy na Manhattan, więc nawet parę razy tam gdzieś u znajomych nocowaliśmy, to jednak ta atmosfera była taka dosyć gęsta i wtedy Darek z Piotrkiem no, byli poza zespołem, dołączyliśmy dwie nowe osoby do zespołu, z którymi zagraliśmy w Jarocinie. Do trudnych relacji z muzykami pewnie jeszcze wrócimy. Natomiast wspomniani przeze mnie Jacek Perkowski i Robert Chojnacki to chyba dla wielu w tym momencie są bardziej kojarzeni z innymi artystami. Jacek Perkowski, jak wiemy, był wieloletnim członkiem zespołu T-Love. Robert Chojnacki osiągnął ogromny sukces spektakularny na polskie warunki współpracując z Andrzejem Piasecznym. Natomiast jeżeli chodzi o zespół Demono, no to zawsze głównymi postaciami byłeś ty i Andrzej Krzywy. Czy to przypadek, że obaj w roku 1996 zdecydowaliście się nagrać solowe płyty? Czy tak sobie to założyliście? Nie, ja myślę, że chyba zaczęło się od tego, że pierwszy taki sygnał do zrobienia własnego materiału dał Robert. To był też taki moment po sukcesie płyty Stop. Chyba nie pamiętam, ale w którym dokładnie momencie, czy tam jeszcze dodatkowo nie była jeszcze płyta chyba Brassax i chyba przed Playem i przed Deluxem. To był też taki oddech, zresztą każdy miał ochotę popracować na własne konto, na własny rachunek. Wydawało mi się to całkiem naturalne.
W tym czasie pamiętam, że w wielu zespołach były takie, w takich nawet zespołach o renomie światowej. No, Mick Jagger zrobił swoją płytę. Wtedy She's the Boss, odchodząc, znaczy grając obok Rolling Stonesów, Keith Richards też zrobił kilka swoich płyt. Wielu muzyków po prostu traktowało to jako taką odskocznię, jako pewnego rodzaju sprawdzenie swoich kompozytorskich umiejętności. Wydawało mi się to o tyle ciekawe, że ponieważ większość pracy w zespole producenckiej wykonywałem sami, korzystając oczywiście z pomocy, czy Szymona Wysockiego na płycie Stop, czy później Wojtka Wójcickiego, którzy pomagali w tym procesie, to jednak no, większość tej pracy studyjnej to była praca moja i często ja nie wiem, wyrabiałem długie godziny siedząc i w nocy, i w dzień w studio, a chłopaki tak jak Andrzej, no, przyjeżdżał, nagrywał swoją partię i w ogóle go nie interesowało, co się dalej dzieje, tylko czekał już właściwie na wersję, na miks, na to, żeby usłyszeć utwór gotowy. Dlatego uważałem, że taki pomysł, żeby zobaczyli, jak ta praca wygląda, żeby trochę się zmierzyli z tym zadaniem, było chyba bardzo naturalne i fajne. A sukcesy, myślę, że to dobrze się stało, że udało się nam nagrać te płyty. Robertowi bardzo gratuluję, bo rzeczywiście razem z Piaskiem zrobili niesamowity taki ruch na rynku i niezłe zamieszanie. Także to wydaje mi się, że to były bardzo fajne, dobre ruchy, dobre projekty i one też w jakiś sposób też pewne emocje w zespole zawsze obniżyły. To mówię, te złe emocje, tylko dały jakby zapas nowej energii, nowe doświadczenia. Po tej nazwanej przez ciebie odskoczni wróciłeś do zespołu pod koniec lat 90., ale wróciłeś na niedługo. Dlaczego? To z tym wracaniem to nie do końca było tak, jak to czasami można przeczytać w różnego rodzaju opracowaniach czy wywiadach, usłyszeć szczególnie ze strony Andrzeja. Mieliśmy razem z Piotrkiem, prowadziliśmy firmę Zigzag. Firma Zigzag wydawała w pewnym okresie, w roku chyba 98, mieliśmy nawet, pomimo tego, że już na rynek weszły duże koncerny fonograficzne, mieliśmy 10% udziału w rynku płytowym i to uważałem za wielki sukces. Duże firmy takie jak wtedy PolyGram, dziś Universal, czy Sony, czy właśnie kolejna firma to była Sony, BMG, PolyGram, Universal, Warner. To były firmy, które weszły na polski rynek, połączyły się z polskimi małymi takimi firmami fonograficznymi. Właśnie większość kolegów, z którymi my tam współpracowaliśmy na polu walki z piractwem, bo było takie wspólne działanie czy na polu porządkowania rynku fonograficznego. Wielu z tych moich kolegów no, podpisało te kontrakty i właściwie kiedy już powstał oddział polskiej firmy BMG Bertelsmana, okazało się, że BMG nie miał jakiegoś dużego polskiego katalogu. Miał duży sukces z płytą Leroya, jeszcze z innymi wydawnictwami, ale brakowało im no, tego, co tutaj w Polsce mogłoby stanowić ten content ich wydawniczy. Dlatego dostaliśmy propozycję najpierw. Była to propozycja od firmy PolyGram, ale warunki, które BMG przedstawił nam, czy które wywalczyliśmy, były dużo ciekawsze i zdecydowałem się na to, żeby podpisać umowę z BMG. Warunkiem tej współpracy, przed czym się nie ukrywam, broniłem, bo nie do końca chciałem dalej być menadżerem, a raczej zająć się muzyką i zespołem. No ale warunek był taki, żebym przez przynajmniej 3 lata pierwsze prowadził ten oddział. Zostałem też jakby w tej propozycji kontraktu zaproponowano mi, żebym jednak pozbył się machiny, którą wydawałem, czyli pisma muzycznego, które stworzyłem razem z fajnym bardzo zespołem ludzi. I w momencie, kiedy rozpocząłem pracę w firmie BMG,
też warunek był taki, że cały czas jestem członkiem zespołu, natomiast nie będę uczestniczył już tak mocno i dużo w działalności koncertowej. I umówiłem się z chłopakami, z kolegami, umówiłem się, że będę cały czas z nimi, ale jeśli chodzi o koncerty, będzie grał ktoś zastępstwo. Oczywiście można było wtedy też próbować zespół, bo niektórzy liderzy zespołu na to się zdecydują, tak jak w wypadku na przykład nawet Muńka i Tilawu, że po prostu na jakiś czas zatrzymuje działalność zespołu, ale wydawało mi się, że to nie, o tyle nie fair wobec kolegów, że uważałem, że no, te zarobki z koncertu były bardzo ważną częścią budżetu chłopaków, więc zgodziłem się na to, żeby zespół jeździł z zastępstwem, z gitarzystą, który za mnie występował, a ja w tym czasie cały czas przygotowywałem nowe nagrania i nowe płyty, więc wersja o moim odejściu zespołu jest raczej wersją na rzecz procesu, który Andrzej mi wytoczył, odebranie mi nazwy. I tutaj chyba o to chodziło bardziej, żeby pokazać, że od tego zespołu odszedłem. Zresztą no, jak skutecznie mu się to udało, bo pomimo tego, że 12 lat trwał proces, może do tego jeszcze będziemy wracać, to apelacja jednak, no, która była przedziwną apelacją i w bardzo dziwny sposób ogłoszoną, no, odebrała mi te prawa, więc na dzisiaj mam tylko jakby te prawa do używania tej nazwy w kontekście historycznym. Do końca nie wiem, co to znaczy, ale cały czas się uczę się, więc myślę, że niedługo prawnicy wyjaśnią, co znaczy kontekst historyczny. No bo może o tyle dobrze, że być może Andrzej by w ogóle chciał wymazać moje nazwisko z wszystkich płyt i moją działalność. Ale wracając jeszcze do tego tematu, tego rozstania, czy tego ogłaszanego rozstania, które rozstaniem nie było, w tym czasie powstały dwie bardzo dobre płyty. Powstała płyta Deluxe i płyta Play, na którą też przygotowałem większość utworów, wszystkie teksty. Kręciłem też teledyski do singli z tej płyty i jestem autorem okładek obu płyt. Do wytwórni fonograficznej Zigza, którą założyłeś, też pewnie jeszcze wrócimy. Natomiast skoro wspomniałaś o procesie i o Andrzeju Krzywym w tym kontekście, no to chociaż się bardzo miło rozmawia, to nie sposób od tego tematu uciec zupełnie. Więc pozwól, że tutaj się chwilkę zatrzymamy. Tak jak powiedziałeś, ten spór sądowy między wami trwał kilkanaście lat, chyba rozpoczął się w roku 2008. Z tego, co wiem, to w 2018 roku najpierw ten pozew został przez sąd oddalony, pozew Krzywego. W roku 2020 z kolei, tak jak powiedziałeś, sąd powiedział, że możesz używać nazwy demony jedynie w kontekście historycznym. To ja rozumiem w ten sposób, że możesz mówić, że byłeś i jesteś z demoną związany, natomiast nie możesz grać pod tym szyldem. To chyba chodzi o taką interpretację. Tak. I z tego, co wiem, miała być do tego wyroku skarga kasacyjna, która ostatecznie chyba nie została złożona. Bo Krzywy jakiś czas temu ogłosił w swoich social mediach, że ta skarga nie wpłynęła, więc de facto on już ma pełne prawa do używania tej nazwy, także pod kątem nie tylko historycznym, ale i artystycznym. No proszę teraz o komentarz do tej całej sytuacji. Tak, ponad 12-letnim procesie, który wskazywał jednak bardzo dobitnie jakby mój wkład i to, że te prawa do nazwy mi się należą i że zresztą muszę powiedzieć, że w trakcie tych 12 lat ja wielokrotnie wysyłałem sygnały do Andrzeja i do Piotrka o to, żebyśmy jednak dogadali się, żebyśmy się porozumieli co do zasad działania zespołu i nazwy. I tam nie było żadnego odzewu, właściwie wszystko było odrzucane. Jeżeli na spotkania, na których chcieliśmy o tym rozmawiać, przychodził od nich prawnik, w ogóle, który zawsze rzucał jedną formułę. Jedyna forma to, że ja ich przeproszę, nie wiem za co za bardzo i że zapłacę jakieś odszkodowanie. Ja chciałem powiedzieć, że nasza działalność, czyli tego drugiego zespołu Demono, czy zespołu Demono, w którym grał ze mną Robert Chojnacki na kilku koncertach, nawet Perkos, plus Darek Krupicz i Wojtek Wójcicki, który przez no, długi okres czasu był takim jednym z głównych członków zespołu, a jednocześnie kompozytorem takich utworów jak chociażby Wszystko jest na sprzedaż i wielu innych dobrych utworów, czy był też współautorem piosenek, które pisaliśmy razem.
to w takim składzie zagraliśmy z jednego powodu. Po prostu tam nie było żadnej rozmowy z nimi. My dostaliśmy po prostu taki cios trochę poniżej pasa, bo w bardzo nieładny sposób, uważam, Andrzej zaczął się pozbywać kolegów z zespołu. Może nie tylko Andrzej, bo Piotrek tam ma też w tym swoje zasługi. Wymyślił sobie taki patent, że prawdopodobnie ze względów finansowych, że będzie po prostu sobie z muzykami sesyjnymi grał. Do zespołu dołączyli głównie muzycy zespołu Mafia, który też został w jakiś sposób tam po odejściu Piaska rozwiązany, a właściwie on istnieje, ale tylko właściwie chyba Braciechowicz tam prowadzi ten zespół. I oni z tym składem po prostu z muzyków sesyjnych, którzy później nawet zaczęli troszeczkę się rozrabiać i mówić, że to oni są w ogóle demono i że po procesie, który się odbył po tej apelacji, w ogóle ogłosili, że oni zapracowali w ogóle 15 lat, już czy tam ileś tam lat pracują i oni udowadniają, jakim są wspaniałym zespołem. Natomiast to wszystko, co robią, jest na bazie jednak pracy, która została wykonana wcześniej, na bazie tego, co zrobiliśmy i co osiągnęliśmy do roku 2000, czy trochę później. Także my złożyliśmy oczywiście skargę kasacyjną, ale też dziwne, bo sąd w ogóle skargi kasacyjnej nawet nie rozpatrzył. Nie przyjął jej, co też jest kuriozum. Mamy tam oczywiście jakieś opinie co do tego, że już właściwie droga została prawna zamknięta. My w takim składzie, w jakim graliśmy, mówię, ale tylko dlatego, że jednym z powodów, dla którego graliśmy jako demono, było to, bo ja uważam, że zespół powinien być jeden i że powinniśmy jednak się porozumieć co do korzystania z nazwy czy jakiejś licencji. Poza tym dla mnie było zawsze dziwne to, że Andrzej ani Piotrek szczególnie, no oni nie pisali piosenek dla zespołu demono. Andrzej napisał kilka utworów, które zresztą były przeze mnie, przez Wojtka produkowane i właściwie od takiego pomysłu jakiegoś gitarowego zagranego na akustyku i wersji norweskiej często w ogóle produkcja w ogóle wybiegała dużo poza ten klimat, który on nam przynosił na próby. Czyli nie byli zaangażowani, a dzisiaj właściwie kompozycje dla zespołu tego, którym gra Andrzej, tworzą chłopaki z Mafii, czy Zioło, czy Banaś, a teksty piszą w ogóle tekściarze obcy, czyli spoza zespołu. Więc dla mnie to był też jeden z elementów, który miał być częścią takiego moim zdaniem porozumienia, bo nawet sam fakt, że mogę jednak dbać o ten zespół, który założyłem, dla którego oddałem no, bardzo dużą część swojego życia i zawodowego i osobistego, że jednak będę miał wpływ na to, jak ten zespół będzie wyglądał i będę mógł dalej tworzyć piosenki. Później utwory, które cały czas z myślą o zespole były przeze mnie pisane, rozdawałem, czy Rafałowi Brzozowskiemu, czy Antkowi Smykiewiczowi, te utwory były po prostu potem przekazywane innym, żeby miały szansę gdzieś tam zaistnieć. Także no, sprawa bardzo smutna, przykra, dziwię się temu. Wyrok, apelacja jest też, czy wyrok apelacyjny jest też przedziwny w ogóle, który wyklucza jakby, jest, no, w ogóle są stwierdzenia, które zaprzeczają w ogóle sobie, więc no ale no, takie są sądy, jakie są, takie jakie mamy, z takich korzystamy, trudno, tak się stało. Droga o walkę o prawa do nazwy została chyba już zamknięta. Teraz pozostaje mi po prostu granie pod swoim nazwiskiem, ale mam dużo pomysłów i dużo energii po to, żeby to robić, tym bardziej, że utwory, które są takimi dużymi hitami zespołu, jak Statki na niebie, Znów jesteś ze mną, Kamień jak samit, szczególnie wszystkie te, których jestem samodzielnym autorem, dwa proste słowa, Andrzej tych piosenek na koncertach nie wykonuje, więc ja mam tutaj taką jakby też tą przewagę, że mogę te piosenki śpiewać i grać jakby z chłopakami, z których zaproszę do projektu. Dobrze, to tutaj postawmy kropkę w tym temacie. Teraz podobna sytuacja chyba szykuje się w zespole Łzy, który też gra już w dwóch składach strzeżących byłych muzyków tej formacji i też będą się sądzili. O tym teraz głośno. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo tych procesów jest kilka i sądzie o zamknięty, wiem, że Lombard, było dużo. Tak, Kombi. Galibabki, Kombi chyba tam na drogę tą procesową chyba... No nie, ale mówię o tym, ale, że też ale, jest ale, ten, tak, się podzielił. Ale to, że dwa składy istnieją, to też uważam, to jest, zresztą zawsze byłem też temu przeciwny. Mówię, my graliśmy
dlatego, że to była bardzo ważna sprawa dla procesu, że gdybyśmy nie kontynuowali działalności, sąd by od razu uznał, że nie mamy takiej potrzeby czy ochoty, w związku, czy ja nie mam takiej ochoty i potrzeby, więc w ogóle nie mogli nawet przystąpić do procesu, bo byśmy byli na przegranej pozycji. Także kontynuacja tego działania była bardzo ważna. Ale ja uważam, że wyjście moim zdaniem jest jedno. Jeżeli osoby nie mogą się ze sobą porozumieć, sąd powinien zabezpieczać nazwę do momentu, aż zespół się porozumie. To by było uczciwe i szczere, dlatego że wtedy trzeba było dojść do jakichś negocjacji i byłyby one wymuszone. Dzisiaj ja czuję się pokrzywdzony, dlatego że nie mam prawa do, i moje dzieci zresztą też, nie mają prawa do wykorzystywania tej nazwy. Jeżeli Andrzej przestanie śpiewać, co się stanie? Co dalej? To znaczy, że przecież to jest jakiś brand. To jest też kwestia dziedziczenia praw do nazwy, do logotypu, do wielu elementów, prawda, które są ważne. Marka. I do marki. Ta marka ma swoje, ona czasami przekonujemy się o tym, że dzisiaj może ona już nie ma takiego działania, ale może się okazać, że przyjdzie jakaś moda na odgrzybywanie, powiedzmy, tych klimatów zespołu z lat 90., co już jakieś ma miejsce. Widzimy to nawet w wypadku nawet starszych artystów. I wtedy ona może nabrać takiej wartości, która nie wiem, nawet dla moich dzieci może mieć bardzo duże znaczenie. Więc ja uważam, że to jest wszystko powinno by jednak być doprowadzone do takiego momentu, że negocjacje muszą dojść do skutku i że dwie strony muszą się dogadać. Chociaż tutaj też taka szansa była, że być może, że gdybym, bo miałem taką propozycję, żeby wystąpić samodzielnie o prawa do nazwy, ja cały czas broniłem pozycji chłopaków i w tej walce o nazwę broniłem jakby też prawa ich do nazwy. Być może, gdybym sam wystąpił od początku jako lider zespołu, jako założyciel, może by mi było łatwiej w procesie, by to się skończyło inaczej. No ale tak jak powiedziałem, tak jak jest, sądy mają duży zgryz, bo każda z tych spraw jest inna. I wydaje mi się, że to jest naprawdę, to jest tak ciężko ocenić, jak w każdym pojedynczym przypadku, jak ktoś się zachowywał, co robił, jaki miał wkład. Dlatego ja, pomimo tego, że Darek Krupicz, który grał na perkusji, naprawdę no miał minimalny wkład w kompozycję i w prace studyjne, ale jednak też no, był tym członkiem zespołu i w trakcie kariery czy historii zespołu przez te wiele lat grał na perkusji, dlatego też broniłem też jego prawa do nazwy. Może to okazało się złą strategią, trudno mi powiedzieć. Chciałem być fair wobec wszystkich, dlatego też nigdy nie próbowałbym odbierać nazwy Andrzejowi. Uważam, że powinniśmy się spotkać, umówić co do korzystania z nazwy, co do przyszłości zespołu, co do przyszłości w ogóle poza zespołem, kiedy ten zespół w końcu kiedyś przestanie istnieć. Także to wydawałoby mi się fair i radziłbym właśnie, żeby sądy w ten sposób patrzyły na sprawę. Nie chcę, dogadacie się, porozumiecie się, wtedy zdecydujecie się, jak ma być nazwa wykorzystywana, w jaki sposób to ma grać, a nie ferować wyroki, nie znając właściwie, bo wyrok, który został ogłoszony, czyli że ja gdzieś odchodziłem, że mnie nie było. No, przepraszam bardzo, jeżeli jestem właścicielem marki czy przedmiotu jakiegoś, czy nawet mieszkania, no to fakt, że ja z niego, nie wiem, opuszczę nawet na rok czy na dwa, bo wyjadę gdzieś, to nie znaczy, że ja tracę prawa własności. No, to są prawa własności. Mówimy o prawach autorskich, mówimy o prawach własności do czegoś, co można wycenić, co ma jakąś wartość. Zgadzam się w zupełności z swoim punktem widzenia. Poza tym uważam, że zawsze, jeżeli na rynku, czy to polskim, czy zagranicznym, bo takie przykłady też są oczywiście w muzyce światowej, jeżeli działają dwa zespoły pod jednym lub podobnym szyldem, to jest tylko z niekorzyścią dla obu stron. Absolutnie, zawsze tak uważałem. Tak, bez dwóch zdań. Dobrze, skończmy ten wątek. Pomówmy znowu o czymś przyjemniejszym. Wspomniałeś i słusznie o Zigzaku, wytwórni fonograficznej, którą założyłeś. Tak jak powiedziałeś, ona swego czasu miała nawet 10% udziału w rynku fonograficznym naszego kraju. Pod jej skrzydłami chociażby poza Demono było też Golden Life. Pierwsza Bardzo płyta Kocika wyszła chyba też u was. ja, Zaraz Mariusz, Manx, TSA, Uszula, Kult, no wielu artystów. Sojka, pierwszy Kazik, Tak. spalam się. Tak jest. Chciałem ciebie zapytać, jak wspominasz tamte czasy, bo z jednej strony wówczas płyty sprzedawały się wiele lepiej niż teraz, ale z drugiej strony ta sprzedaż byłaby jeszcze większa, gdyby nie wszechobecne piractwo.
No, walczyliśmy z piractwem, założyliśmy organizację taką, która miała, no, miała być bardziej skuteczna i udawało nam się z tym rzeczywiście poprzez jakieś koncerty, poprzez jednak taką trochę nierówną walkę, bo wiadomo, że bardzo, zresztą to, co teraz czujemy, prawda, jeśli chodzi o opłaty z tytułu korzystania z muzyki przez internet, doszliśmy do streamingu, który no niestety też nie do końca egzekwuje te wynagrodzenie dla autorów. Mówimy o YouTubie, który też w bardzo małym stopniu, szczególnie w Polsce, za prawa autorskie się rozlicza, bo robi to, ale to są rzeczywiście bardzo śladowe rzeczy. Także z tym piractwem na początku było lżej, bo były płyty analogowe, potem trochę łatwiej, to znaczy trochę trudniej, bo weszły kasety magnetofonowe, które można było powielać w domach i kupując kilkanaście magnetofonów, a potem nawet bardziej specjalistyczny sprzęt, który był też no, częścią tej strategii pirackiej, można było te kasety powielać. Potem ukazał się kompakt dysk. Pamiętam jak dzisiaj pierwszą płytę naszą, płytę OUJ, ta płyta została wydana, wyprodukowana w Berlinie. Kontakt do fabryki dostałem od Grzegorza Cichockiego, który wcześniej wydał swoją płytę Obywatela GC właśnie na płycie kompaktowej. Jeszcze nie było odtwarzaczy kompaktowych tak wielu w Polsce, ale to była ciekawostka i na początku ją sprzedawaliśmy jako gadżet, jako taką biżuterię. Trochę ludzie po prostu mieli tą płytę i oglądali ją, patrzyli na nią, ale bardzo szybko ten sprzęt do odtwarzania płyt kompaktowych pojawił się na rynku i był coraz lepszy, coraz tańszy. Ale jeszcze cały czas te płyty kompaktowe proporcjonalnie powoli wypierały z racji jakości dźwięku kasety magnetofonowe, ale te proporcje zmieniały się bardzo powoli, od 20% płyt do 80 kaset, potem 30 do 70 i tak dalej, i tak dalej. I kiedy właściwie doszliśmy do takiego momentu, że ta płyta kompaktowa już no, stanowi jakąś taką bezpieczną dla nas formę sprzedaży muzyki, to wtedy okazało się, że można kopiować w komputerach i na innym sprzęcie, że pojawiły się kopiarki do płyt kompaktowych. Jednocześnie oczywiście ten rynek, ten czarny rynek powiedzmy i firmy, które zajmowały się wcześniej piratowaniem kaset, przeszły na piratowanie robienie tej muzyki, która zaczęła się pojawiać też jeszcze w sprzedaży w tym czasie na straganach, łóżkach polowych, na bazarach, bo taka była dystrybucja tych płyt. Także cały czas to piractwo było obecne, ono było bardzo, bardzo ciężko było z nim walczyć. Wymyśliliśmy chyba jako pierwsza firma Zigzag, wymyśliliśmy hologram, który naklejaliśmy na płytę, potem ten hologram, czy firma, która produkowała te hologramy, wprowadziła je już do tego obiegu oficjalnego, szerszego poprzez organizację AFPI, czyli poprzez SPAF, czyli założenie organizacji, która zrzeszała wszystkie firmy fonograficzne. Firma Takt, która była no, jednym z największych producentów takich pirackich, zgodziła się na to, żeby zresztą to był taki ruch też bardzo biznesowo, wydaje mi się, że mądry, bo podpisaliśmy wszyscy umowę, że będą produkowali dla nas płyty już legalnie, właśnie z naklejanymi hologramami. Także no, był taki moment, w którym rzeczywiście było trochę lepiej, ale nie ukrywam, że cały czas to była jednak taka no, nierówna walka z rynkiem i to, że w tym czasie sprzedawaliśmy powiedzmy takiej ilości płyt i kaset, bo to zawsze się łączyło, jeśli chodzi o przyznawanie złotych płyt czy płyt platynowych, to te liczby były łączone, czyli sumowało się kasety, płyty analogowe i płyty kompaktowe do ogólnego takiego podsumowania. W sprawie powstała taka lista, z której zresztą śmiesznie, bo ja tą nazwę tak zupełnie jakoś tak przypadkiem, to wcześniej na jakimś spotkaniu zaproponowałem, czyli Olis. Olis dodatkowo jeszcze prowadził ranking popularności radiowej, także to była pierwsza taka lista, bardziej zbliżona pewnie do tego, co robił Billboard, czyli no, takiego rzeczywiście ukazania popularności danego artysty na rynku. Także ten rynek zaczęło się od garaży, od małych mieszkań, od pokojów, w których się produkowało, do których przychodzili dystrybutorzy odbierać płyty. Ale potem z racji tego, że rzeczywiście to były takie pionierskie czasy, ale bardzo fajne,
to bardzo fajny sposób budowaliśmy zespoły ludzi, którzy tworzyli takie właśnie rodziny, rodzina Pomatonu, rodzina powiedzmy Zigzaka, rodzina Izabelina. I mieliśmy szczęście do świetnych menadżerów, do świetnych ludzi, którzy z pasji do nas przychodzili i z nami pracowali. I to była taka, mówię, praca, która w porównaniu później do tego, co widziałem w dużych koncernach fonograficznych, no to była taka domowa robota często, ale z wielkim urokiem i z sentymentem wspominam tamte czasy, bo było olbrzymie zaangażowanie. Ci ludzie, którzy z nami pracowali, się na tym świetnie znali, bo to byli pasjonaci, którzy kochali muzykę, dla których artyści byli kimś bardzo ważnym. Zresztą do dzisiaj część załogi Zigzaga to jest management wielkich gwiazd, bo Julita pracuje z Piaskiem, Tomik założył razem z Kają Kajaks, przecież też z nami pracował. Pracowały z nami dziewczyny, które prowadzą dzisiaj firmy koncertowe. Także muszę powiedzieć, że olbrzymia zasługa osób, które były tą częścią Zigzaga do tej pory, zresztą się były nawet parę, takie jedno czy dwa spotkania starej załogi. Oczywiście wszyscy mamy teraz coraz mniej czasu, ale bardzo cieszę się, że wszyscy to mile wspominają i że to był chyba w ogóle taki pionierski czas budowania tego rynku muzycznego polskiego. I jeszcze powiem o tyle, że o wiele łatwiejszy, dlatego że był olbrzymi głód muzyki. Duże koncerny jeszcze nie miały takiego wpływu na repertuar tutaj i na to, co grały radia. Radia były chętne do tego, żeby pomagać polskiej muzyce. Dzisiaj, kiedy bardziej publisherzy zarabiają, bo zarabiają na prawach autorskich, bo nie ma sprzedaży płyta, a streaming już nie przynosi takich dochodów, no więcej w radiach słyszymy muzyki zachodniej. Niestety nie tego tłumaczenia, że gdyby parytet polskiej muzyki był większy, to by radia nie miały co grać, w ogóle nie biorę w ogóle tego pod uwagę, wręcz uważam, że jest to głupie stwierdzenie wielu dziennikarzy muzycznych, ale no jakoś też tym, czy w Zaiksie, czy właśnie w organizacjach autorskich jakoś o tym dużo rozmawiamy. Chcielibyśmy, żeby zgodnie z tym, co jest na innych rynkach europejskich, żeby jednak ta krajowa muzyka miała więcej wsparcia, bo to jest nie tylko, to jest oczywiście duży biznes i związany z pracą bardzo olbrzymiej ilości ludzi, którzy tworzą ten rynek. To są koncerty, to są teledyski, to są reżyserzy teledysków, to jest scenografia, to są graficy. Także fajnie, gdyby tej muzyki było więcej. Ja tak trochę lecę z tymi swoimi opowieściami. Przepraszam, że ci nie pozwalam dojść może do zadawania pytań, ale już się uspokajam. Tak się dobrze składa, że mówiąc różne rzeczy, niejako odpowiadasz mi na pytania, które chciałam zadać, więc w jednej odpowiedzi zawierasz wiele wątków. Będziemy już powoli naszą rozmowę musieli kończyć, natomiast pozwól, że zadam ci jeszcze dwa pytania. Ja w ogóle do tej pory pamiętam, jak kupiłem pierwszą polską kasetę z hologramem. To były chyba elektryczne gitary, też wydawane przez Zigzag zresztą. Tak, tak, elektryczne gitary tak. Naszym zespołem. Bardzo, kiedyś będzie okazja opowiedzieć, bo też w bardzo śmieszny sposób i zabawny doszło do... To z pewnością, tym bardziej, że też Paweł Walczak, którego dobrze znasz, który też przecież miał swój wkład w Zigzaga, powiedział mi o wielu tych ciekawostkach. Tak. Menadżer elektrycznych gitar, dodajmy. Więc myślę, że jeszcze nie raz będzie okazja o tym porozmawiać. Natomiast no, też obaj wiemy, że teraz sprzedaż płyt jest o wiele gorsza niż w latach 90., o czym świadczy chociażby to, że mamy jeden z niższych w Europie wskaźników do tego, żeby utrzymać złotą płytę u nas, która jest dość na niskim poziomie. Ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Tak jak powiedziałeś, współpracowałeś z wieloma artystami, nie tylko z Brzozowskim czy ze Smykiewiczem, ale chociażby i z Justyną Steczkowską, i z Dodą, i z Krzysztofem Cugowskim, z Arturem Gadowskim. Także no, lista tych osób, z którymi współpracowałeś, naprawdę jest długa i imponująca. Ale współpracujesz też z zespołami nowymi, które dopiero swoją karierę rozpoczynają. Pomagasz im w różny sposób. I moje pytanie jest takie. Jak wiemy, wiele tych zespołów chce jakby zachować swoją muzyczną tożsamość, swój styl, swoją jakość grania, ale jednocześnie, jeżeli oni chcą zrobić karierę na polskim rynku muzycznym, to muszą trochę się uśmiechnąć do polskiego rynku muzycznego, czyli gdzieś tam dopasować się aranżacyjnie, produkcyjnie, tak, do tak zwanego potencjału radiowego i tak dalej, prawda? W jaki sposób według Cię można pogodzić swoją artystyczną niezależność jednocześnie z tym, żeby do tego rynku się dopasować komercyjnie?
Ja myślę, że dopasowywanie się do rynku jest taką ślepą uliczką. Ja podam przykład Ralfa Kamińskiego. Ja go poznałem na jednym z festiwali, to był Festiwal Karpatii w Rzeszowie, który on wygrał. Ja tam byłem jurorem. I śledzę tą, nawet mieliśmy okazję przez chwilę mu tam pomóc. No, robiliśmy taki zapis takiego koncertu kameralnego w Studio Quality na Warszawie. I to jest przykład artysty, który miał od początku wizję swojej muzyki i to nie była wizja muzyki radiowa. On po prostu był tak. od początku ciekawym artystą ze swoim stylem, ze swoim, który zresztą kontynuuje i osiągnął olbrzymi sukces. I znam też przykłady takie, że próby dopasowywania się do radiowego tego mainstreamu i one oczywiście jednorazowo, punktowo przynoszą może jakiś skutek, bo rzeczywiście można popracować nad tym, żeby według pewnej sztancy wyprodukować piosenkę radiową. Tylko że za tym to jest tylko piosenka, która nie niesie za jakby tej siły, którą potem potrzebuje wykonawca, żeby pokazać, że jest inny, że jest charakterystyczny na rynku. I często jest tak, że jest singiel, a za tym singlem nic nie idzie i okazuje się, że, bo są też takie przykłady, że tej kariery muzycznej jakby dalej nie ma. Jest rynek radiowy, ale też jest taki rynek, który zaczynał jednak od takiego troszeczkę, nie chciałbym powiedzieć, że to alternatywy, ale można powiedzieć od alternatywy pop, czyli od to, co na przykład zrobiło Męskie Granie, prawda? Że tam ta muzyka, ona trafiła w końcu do rozgłośni radiowych, ale ona trafiła poprzez zainteresowanie publiczności. Muzyka bardziej rockowa, muzyka elektroniczna, muzyka trochę inna od takich, od produkowanych takich... Taka trochę offowa, bym powiedział. Tak, offowa, ale ona nie jest offowa, to jest też pop, tylko że to jest ten pop ciekawszy. Wydaje mi się, że radiowi, prezenterzy radiowi bardzo rzadko chcą ryzykować. Oni mają zadanie stworzenia takiej, moim zdaniem, rodzaju tapety, która pozwala na co jakiś czas na przekaz wiadomości, sprzedaży reklam. Dlatego też często odnoszą się do, czy korzystają ze starych nagrań, które zostały już zaakceptowane, na które się patrzy z sentymentem, a rzadko ryzykują z rzeczami innymi. Zdarzają się przypadki, oczywiście. Często te przypadki zaczynają swoją drogę w internecie, zdobywają dużą popularność i ta popularność pozwala potem na to, żeby zainteresowanie publiczności jest tak duże, że ta publiczność jakby wymaga, żebyśmy zagranie tego artysty czy tej muzyki. Także ja nie jestem, ja myślę, że jednak jeżeli ktoś myśli o jakiejś długotrwałej, długiej karierze, karierze przemyślanej, karierze, która przyciągnie też ludzi na koncerty. Ja na przykład prowadzę teraz równocześnie z pracą nad swoim materiałem, który będzie w przyszłym roku materiałem podsumowującym jakby moją też do tej pory działalność, to chcę zamknąć ją w takim przekroju 35 lat działalności, bo to już było, minęło 10 lat od płyty 25. Równocześnie prowadzę też taką salę koncertową w Radzyminie. To jest sala, która ma 300 osób i my organizujemy koncerty bardzo wielu wykonawców, bardzo różnych. W przyszłym roku będzie i Zawiałow, i Baranowski. W tym roku mamy Edytę Geppert, Hannę Banaszak, czy w przyszłym roku będzie Ewa Bem. Więc jest szeroki przekrój. Chcemy trochę też elektroniki. Będzie też właśnie Ralf Kamiński u nas w przyszłym roku w Radzyminie. I okazuje się, że jak patrzę na te koncerty, patrzę Anita Lipnicka, jak patrzę na te koncerty, to po prostu widzę, że jakie jest zainteresowanie właśnie tymi artystami, którzy cały czas są wierni pewnemu swojemu stylowi, swojemu i cały czas robią coś, co jest dla nich ważne, a nie z myślą o kwestiach radiowych, o tym, żeby to było zagrane w radiu. To są ciekawi artyści, którzy mają coś do powiedzenia, którzy mają dobre teksty, którzy mają ciekawą muzykę, cały czas z nimi pracują, rozwijają się. I to jest dla mnie droga artystyczna, którą bym radził iść muzyką. Oczywiście producent muzyczny jest bardzo ważną osobą. Zresztą mamy kilku producentów no, bardzo utalentowanych i oni
Moim zdaniem oni na samym końcu będą namawiali na to, żeby robić muzykę do stacji radiowych, żeby produkować radiowe hity czy takie spod sztancy utwory. Oni będą na pewno dostrzegą te wartości, które ten artysta niesie i mu pomogą je rozwinąć, bo drugie ucho jest potrzebne. Jest potrzebny taki moment, czy osoby takiego trochę guru, takiej osoby, która ma doświadczenie, która potrafi pomóc. Czasami w sprawach technicznych, czasami w sprawach artystycznych. Są producenci, którzy nie grają na żadnym instrumencie i w ogóle nawet nie kręcą gałkami w studio, a potrafią przekazać super sposób nastawić, czy ustawić artystę na tą prawdziwą ścieżkę, zapytać się, po co grasz, po co jesteś, czy po to, żeby odtwarzać, czy chcesz być sławny, zarabiać pieniądze, czy chcesz realizować swoje wizje artystyczne, które są być może ważniejsze. I ta prawda wydaje mi się, że potem się przekłada na publiczność i to potem daje rezultaty. Także ja jestem zdania, że widzę bardzo takich dużo ciekawych rzeczy, które oczywiście są na początku jeszcze trochę nieporadne, które mają nie spełniają tych cech, które dają szansę na to, żeby dotrzeć do publiczności. Wtedy producent jest potrzebny, potrzebna jest pomoc. Ale nie na zasadzie firmy, która będzie piłowała, bo jak nie przyniesiesz nam radiowego utworu, to my z tobą nie podpiszemy umowy, bo to nie jest droga moim zdaniem. Cieszę się, że tak uważasz. Myślę, że zespoły, które z tobą współpracują, też się cieszą z takiego podejścia. Ale skoro powiedziałeś o swoim klubie w Radzyminie, czyli o scenie Cegielnia, to pozwól, że na koniec tak trochę zadam pytanie z innej beczki, bo jesteś nie tylko uznanym twórcą, artystą, ale także no, dość sprawnym biznesmenem. I ciekawi mnie to, czy artyści, których zapraszasz, trochę inaczej podchodzą do koncertów u ciebie, biorąc pod uwagę to, że jesteś kolegą po fachu i w jaki sposób godzisz bycie biznesmenem z pracą twórczą i która ścieżka jest dla ciebie ważniejsza? Tak, to zacznę od pytania ostatniego. Ja myślę, że każdy z artystów albo jest biznesmenem w jakiś sposób, znaczy biznesmenem, no myśli też o... Ale nie każdy ma klub. Tak, ale to jest zaraz do tego klubu dojdziemy. Albo ma menadżera, który za niego te sprawy załatwia. Najlepiej jak robi to menadżer. Czyli, że menadżer jakby jest tą osobą, która się sprawami finansowymi, chociaż były w historii muzyki historie takie, że artysta, który za bardzo wierzył menadżerowi, czasami zostawał z niczym. To było takich kilka przypadków. Więc zawsze to jednak trzeba tą zachować. Tą świadomość i być świadomym tego, że jednak dbać o to, żeby... No bo do czego służą pieniądze? Pieniądze służą moim zdaniem do tego, żeby realizować swoje marzenia. Jeżeli marzeniem jest bycie, granie koncertu, bycie artystą, to te pieniądze są cały czas angażowane właśnie w ten sposób i w tym celu. Scena Cegielnia jest takim właśnie przykładem, że ja cały czas jednak potrzebuję kontaktu z muzyką. Ponieważ graliśmy teraz mniej koncertów, to mam teraz możliwość w każdy piątek spotkania z artystami z takich, których poznałem kiedyś, albo których poznaję dopiero. Natomiast koncerty w scenie Cegielnia są koncertami kameralnymi. Tam mamy 300 miejsc. My nie możemy sobie pozwolić na duże składy. Chociaż na jednej z takich prywatnych imprez zdradzę tutaj tajemnicę, grały u nas Lady Punk, czyli scena sprawdziła się, jeśli chodzi o granie głośne, mocne, rockowe. Ale te koncerty nasze są częściej kameralne, czy są to często w duetach, kwartety, małe składy, często są to rzeczy akustyczne, z czego się bardzo cieszę. Ale to są programy, które są albo częścią tras zaplanowanych, więc one się odbywają według tego samego schematu, albo są to właśnie koncerty, bo to naprawdę mamy same dobre nazwiska. I nazwiska, które naprawdę z pierwszych tutaj list. I wydaje mi się, że ci artyści, jeżeli też kochają muzykę, to oni są przygotowani na duży koncert, często koncert halowy, stadionowy albo jakiś na otwarte powietrze, na dużą publiczność. Ale jeżeli oni kochają muzykę, to mają też taki właśnie program trochę bardziej kameralny, skromniejszy. Czasami to jest tylko gitara, czasami jest to kontrabas, gitara basowa i jakiś fortepian. Ale i takie my koncerty realizujemy, dlatego że z różnych powodów. Po pierwsze, wielu artystów, którzy mają duże zespoły, to są duże budżety i my nie jesteśmy w stanie im sprostać. Naszym celem też nie jest do końca, jeśli mówimy o biznesie, no, koncerty to nie jest też te, te, te,
W naszym wypadku to nie jest też jakieś myślenie o jakichś tam niesamowitych, nie wiadomo jakich pieniądzach, bo to łatwo bardzo zobaczyć, że przy 300 miejscach ile musi kosztować bilet, sprzęt, nagłośnienie. Także nam chodzi bardziej, żeby uruchomić to miejsce, żeby to miejsce uruchomić, bo jest fajne i żeby tam coś się działo, żeby ono było, miało jakieś tam, spełniało też zadania kulturalne. Zresztą ludzie, którzy tam przychodzą, czy mieszkańcy tam okolic, a często nawet ci, którzy przyjeżdżają do nas z Warszawy, są bardzo zaskoczeni, że to robimy, że to fajnie wypada. I jeśli chodzi jeszcze, wracając do sprawy biznesu, to powiem ci, że zawsze cały czas jednak, oprócz tego oczywiście, że mam na utrzymaniu dosyć dużo, mam czwórkę dzieci, jestem w nowym związku, mam dużo jeszcze obowiązków finansowych, którymi muszę sprostać, więc trochę muszę po prostu o tym myśleć, bo jest dużo tych zobowiązań, które no, sprowokowało życie. I najchętniej to powiem ci, żebym jednak się skupił na tej pracy artystycznej i tutaj poświęcił wszystko, co mogę, bo zawsze to robiłem. I zawsze jednak, jak coś miałem, to wydawałem albo na sprzęt, na nowe głośniki, na jakieś teraz na wtyczki, które potrzebne są do produkcji muzycznej. Także to wszystko się cały czas kręci jednak wokół muzyki, rodziny i muzyki. I nie dorobiłem się jakichś większych, powiedzmy, luksusowych dóbr. Oprócz tego, że spłacam kredyt na dom cały czas, tak jak wielu innych Polaków, więc cały czas pracuję, jestem tak jak każdy, tak jak większość nas, od miesiąca do miesiąca, zamknąć miesiąc, zaczyna się następny, znowu trzeba coś tam zrobić. Także jakimś tuzem finansowym nie jestem. Marek, życzę Ci zatem realizacji kolejnych celów zarówno w życiu artystycznym, jak i w życiu zawodowym. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To była ciekawa, inspirująca pogadanka, duża przyjemność dla nas. I będzie nam bardzo miło, jeżeli pozdrowisz naszych widzów, no i zachęcisz ich do obejrzenia tego wywiadu. Oczywiście, pozdrawiam wszystkich widzów, bo możemy to też zobaczyć na ekranie komputera, w internecie. Widzów InfoMusic, ciekawe wywiady, ciekawe rozmowy. Miałem okazję spotkać się z wami i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że nie była to rozmowa nudna, a interesująca i nie straciliśmy tego czasu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Żegnamy się. Dziękuję, cześć, dziękuję bardzo.